Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzień dobry, szanowni radni, goście, pracownicy urzędu. Rozpoczynamy posiedzenie 60. sesji 8. kadencji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Chcę przywitać wszystkich tutaj zgromadzonych. Państwa, pana burmistrza, panią burmistrz, pracowników, szanownych radnych, wszystkich nas oglądających i słuchających również. Przypominam tak, o RODO, ponieważ jesteśmy transmitowani, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, chciałem poinformować, że w posiedzeniu sesji bierze udział 10 radnych, a więc jest kworum, możemy podejmować uchwały. Odczytam porządek obrad 60. sesji 8. kadencji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Punkt pierwszy, otwarcie sesji, już jest za nami. Punkt drugi, sprawozdanie burmistrza Rabki-Zdroju z działalności międzysesyjnej. Punkt trzeci, podjęcie uchwał na wniosek burmistrza Rabki-Zdroju. I podpunkt pierwszy, w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawek tej opłaty. Podpunkt drugi, w sprawie pokrycia w 2023 roku części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podpunkt trzeci, w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2023. Podpunkt czwarty, w sprawie zmiany w budżecie gminy Rabka-Zdrój na rok 2022. Podpunkt piąty, w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rabka-Zdrój. Punkt czwarty, poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Punkt piąty, interpelacje i zapytania radnych. I punkt szósty, zamknięcie sesji. Czy ktoś z Państwa jakieś uwagi do porządku obrad ma? Pan burmistrz, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. Niestety nie mogłem wczoraj być na komisji, ale w związku z tym, że słyszałem, że była dyskusja dotycząca właśnie między innymi odpadów, ale również co do kosztów i tam Państwo żeście mówili o, że w uzasadnieniu jest zapisana informacja, że po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, a to postępowanie się nie odbyło. Jeżeli tak, to prosiłbym o wycofanie tego pierwszego i drugiego punktu, jedno i drugie związane z sesją dzisiejszą. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma jakieś uwagi? Nie widzę, dziękuję. W związku z prośbą pana burmistrza, który o wycofanie podpunktu pierwszego i drugiego, są to projekty uchwał pana burmistrza, więc wycofujemy podpunkt pierwszy i podpunkt drugi z punktu trzeciego porządku obrad 60. sesji. Dziękuję. Punkt drugi. Sprawozdanie burmistrza Rabki-Zdroju z działalności międzysesyjnej. Poproszę, panie burmistrzu. Panie przewodniczący, szanowni radni. Sprawozdanie z działalności za okres od 30 listopada do 21 grudnia 2022 roku. W okresie międzysesyjnym wydałem 18 zarządzeń jako organ wykonawczy gminy w sprawach finansowych. Zmian w budżecie gminy na 2022 rok, dwa zarządzenia, zmian dotyczących wykonania uchwały budżetowej gminy Rabka-Zdrój, trzy zarządzenia, zmiany zarządzenia z dnia 3 stycznia 2022 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2022 realizowanego przez Urząd Miejski w Rabce-Zdroju, pięć zarządzeń, zmiana planu finansowego rachunków dochodów i wydatków środków funduszy pomocy, dwa zarządzenia planu finansowego rachunków dochodów pochodzących ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19, jedno zarządzenie planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na realizację wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, jedno zarządzenie. Cztery zarządzenia ogólnoadministracyjne dotyczące wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymanie kontaktu z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, ustalenie ceny sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych z terenu gminy Rabka-Zdrój,
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela przedszkola w Chabówce ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla eksperta za udział w pracach komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. W okresie międzysesyjnym jako organ wykonawczy gminy udzieliłem upoważnienia pani Barbarze Łopacie, kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabce Zdroju, do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku energetycznego. W okresie międzysesyjnym jako organ wykonawczy gminy udzieliłem upoważnienia pani dla pani Wiolety Wróbel, inspektora Urzędu Miejskiego w Rabce Zdroju, do zgłoszenia na komisariacie policji w Rabce Zdroju szkody w imieniu gminy Rabka Zdrój, pełnomocnictwa dla pani Marii Drzyzga, pełniącej obowiązki dyrektora przedszkola w Chabówce, do jednoosobowego prowadzenia przedszkola jako jednostki budżetowej w pełnym zakresie, upoważnienie dla pani Marii Drzyzga, pełniącej obowiązki dyrektora przedszkola w Chabówce, do udzielania zwolnień rodziców z części opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, upoważnienia dla pana Piotra Kowalczyka, przedstawiciela pracowni inżynierii drogowej, magister inżynier Kowalczyk, ulica Podhalańska, Nowy Targ, do występowania przed organami administracji samorządowej i rządowej, urzędami, wszystkimi instytucjami w sprawach formalno-prawnych związanych ze składaniem wniosków i uzyskiwaniem pozwoleń, opinii, decyzji administracyjnych i warunków technicznych dotyczących zadania inwestycyjnego pod nazwą poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg krajowych nr 2847 na terenie gminy Rabka Zdrój. W wyżej wymienionym okresie wydałem 5 zarządzeń wewnętrznych jako kierownik urzędu w następujących sprawach: zmiany regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Rabce Zdroju, powołanie komisji przetargowej na zadanie pod nazwą świadczenie usług pocztowych w 2023 roku, zmiany zarządzenia wewnętrznego burmistrza Rabki Zdroju z dnia 20 listopada 2019 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rabce Zdroju, zmiany zarządzenia burmistrza Rabki Zdroju z 6 grudnia 2021 dotyczącego zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Rabce Zdroju, powołania komisji przetargowej na zadanie pod nazwą opróżnianie koszy ulicznych w 2023 roku. Informacje dotyczące realizacji spraw prowadzonych przez Wydział Geodezji Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami. Dokonanie 15 uzgodnień lokalizacji sieci i przyłączy, wydanie 4 decyzji o podziale nieruchomości, nadanie 10 numerów porządkowych na nowych budynkach i przygotowanie odpowiedzi na pisma wpływające do wydziału. W wyżej wymienionym okresie zostały przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego przez Wydział IRG. Postępowanie na zakup energii elektrycznej w 2023 roku, dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów grupa taryfowa C. Nie złożono żadnej oferty, postępowanie zostało unieważnione i będą prowadzone negocjacje w trybie zamówienia z wolnej ręki. Część druga, dostawa energii elektrycznej do obiektów ZWIK. Nie złożono żadnej oferty, postępowanie zostało unieważnione i będzie również prowadzone, będą negocjacje w trybie zamówienia z wolnej ręki. Część trzecia, dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego, została złożona jedna oferta, Tauron Sprzedaż Spółka z o.o. ulica Łagiewnicka, Kraków. Cena ofertowa 1 822 466,28 zł. W tej chwili trwają procedury przetargowe. Zostało wszczęte postępowanie na zadanie pod nazwą opróżnianie koszy ulicznych w 2023 roku. Termin składania ofert 21 grudnia 2022. Zostało wszczęte drugie postępowanie na zadanie pod nazwą dostawa systemów oraz sprzętu informatycznego realizowanym w ramach projektu Cyfrowa Gmina. Postępowanie zostało podzielone na 2 części. W postępowaniu zostały złożone oferty dla części pierwszej, dostawa systemu wielofunkcyjnego do pracy zdalnej. Oferta numer 1, grupa
spółka z o.o., ulica Piwna, Tych, cena ofertowa 46 617 zł. Postępowanie dla tej części zostało zakończone, wybrano wykonawcę, w obecnej chwili trwają procedury w celu podpisania stosownej umowy. Część druga, dostawa stacji roboczych, oferta pierwsza to jest również grupa E, spółka z o.o., ulica Piwna, Tychy, cena ofertowa 251 889 złotych 24 grosze. Druga oferta WEP Profit Maciek Kuźnik, ulica Spokojna 18, Piekary Śląskie, cena ofertowa 247 697 złotych 40 groszy. Oferta trzecia, NTT Technology, spółka z o.o., ulica Zakręt, Traktat Brzeski 89, Warszawa, cena ofertowa 191 515 złotych 92 grosze. Czwarta oferta, firma handlowo-usługowa Horyzont, Krzysztof Lech, ulica Parkowa, Gorlice, cena ofertowa 195 078 zł. W chwili obecnej dla części drugiej trwają procedury przetargowe. Postępowanie o udzielenie zamówień publicznych prowadzone w trybie zapytania ofertowego realizowanego przez Wydział IRG. Odbiór, transport i unieszkodliwianie przeterminowanych leków oddawanych przez mieszkańców do aptek na terenie gminy Rabka-Zdrój w 2023 roku. Bieżące utrzymanie czystości szaletów miejskich zlokalizowanych przy ulicy Rynek w Rabce-Zdroju. Ponadto w wyżej wymienionym okresie zajmowałem się następującymi sprawami. W Urzędzie Miasta w Jordanowie wziąłem udział w posiedzeniu klaster energii Brama Podhala. W amfiteatrze uczestniczyłem we wspólnym ubieraniu choinki i spotkaniu z Mikołajem. Uczestniczyłem w spotkaniu mikołajkowym z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Siwym Dymie. Uczestniczyłem online w walnym zgromadzeniu Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich. W Bibliotece Publicznej uczestniczyłem w zakończeniu konkursu List do Świętego Mikołaja. W Parku Zdrojowym uczestniczyłem w rabczańskim biegu Mikołaja na rzecz niepełnosprawnego chłopca. W Muszynie wziąłem udział w spotkaniu wójtów i burmistrzów uzdrowisk małopolskich. Uczestniczyłem w świątecznym kiermaszu rękodzieła w Teatrze Lalek Rabcio, uczestniczyłem w premierze sztuki zatytułowanej W międzyczasie, uczestniczyłem w otwarciu i zakończeniu zawodów biegowych po małopolskich parkach narodowych Perły Małopolski. W Krynicy uczestniczyłem w konferencji poświęconej polskim uzdrowiskom. Spotkałem się z panią prezes uzdrowiska. W Nowym Targu uczestniczyłem w nadzwyczajnym walnym zebraniu Stowarzyszenia Podhalański Obszar Funkcjonalny. Spotkałem się z dyrektorami szkół i przedszkoli. Spotkałem się z mieszkańcami osiedla Słone. Uczestniczyłem w wideokonferencji miast partnerskich. I w Katolickiej Szkole Podstawowej uczestniczyłem w jasełkach przygotowanych przez uczniów tej szkoły. I wczoraj jeszcze po południu wziąłem udział w spotkaniu z wojewodą w Krakowie. To tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie burmistrzu. Czy ktoś z państwa ma pytania do pana burmistrza w kwestii sprawozdania? Nie widzę, dziękuję. Wobec tego punkt trzeci porządku obrad, podjęcie uchwał na wniosek burmistrza Rabki-Zdroju. Podpunkt pierwszy został wycofany, podpunkt drugi został wycofany. Podpunkt trzeci w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2023. Poproszę tutaj o krótkie przedstawienie. Zapraszamy pani Aniu tutaj do przodu. Będzie widać, słychać. Proszę państwa, dostaliście w materiałach pierwszą wersję tego programu. Czy mam czytać uzasadnienie? Tak. Program w porównaniu do programu z ubiegłego roku niewiele się różni. Uzasadnienie brzmiało tak.
Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu zgodnie z artykułem 4 prim ustęp 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dziennik ustaw z 2021 roku, pozycja 11-19 z późniejszymi zmianami, należy do zadań własnych gminy, a także w związku z artykułem 10 prowadzenie działań profilaktycznych i rozwiązywanie programów narkomanii. Realizacja zadań jest ujęta w gminnym programie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom uchwalanym co roku przez Radę Miejską. Program na 2023 rok jest kontynuacją programu obowiązującego w 2020 roku, zmienionym 1 kwietnia w związku ze zmianą artykułu 4 prim wprowadzającego uzależnienia behawioralne. Zmienialiśmy ten program w tym roku. Określa działania w zakresie zadań własnych obejmujących profilaktykę oraz minimalizację szkód społecznych wynikających z nadużywania alkoholu, które często jest przyczyną przemocy w rodzinie. Program jest adresowany do całej społeczności mieszkańców gminy ze szczególnym uwzględnieniem osób uzależnionych od alkoholu, osób współuzależnionych, osób z grup ryzyka, dzieci i młodzieży, a także osób zajmujących się problemami alkoholowymi zawodowo. Zadaniem programu jest stworzenie warunków służących zmniejszaniu szkód społecznych i ekonomicznych związanych z nadużywaniem alkoholu, a także zapobieganiu marginalizacji i wykluczeniu społecznemu uzależnionych i współuzależnionych mieszkańców gminy. Na realizację zadań ujętych w programie przeznaczone są środki pochodzące z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Gminny program na 2023 rok został opracowany zgodnie z obligatoryjnymi zadaniami oraz potrzebami występującymi na terenie gminy, wynikającymi z przeprowadzonym w 2020 roku diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych i stanowi załącznik do uchwały. W związku z powyższym podjęcie wyżej wymienionej uchwały należy uznać za zasadne. I wczoraj na komisji mówiłam, że prosilibyśmy o zmianę tego projektu uchwały, którą dostaliście Państwo w pierwszej wersji. Dotyczy rozszerzenia podpunktu 6 w ustępie 3 o nazwie cele szczegółowe, kierunki działania i zadania do realizacji w załączniku do projektu uchwały o treści. Tu dodałyśmy na skutek jak gdyby sugestii radcy prawnego, bo nie było to rozbudowane. Działania, wspomaganie instytucji odpowiedzialnych za zatrudnienie socjalne osób z terenu gminy Rabka-Zdrój, b. pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnych tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. Realizator Urząd Miejski w Rabce-Zdroju, Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju. Wskaźniki, liczba zatrudnionych osób, liczba osób i rodzin objętych pomocą. Termin realizacji cały rok. Zmienia się również plan wydatków gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2023 w załączniku numer 1 do gminnego programu na rok 2023 o zmniejszenie
kwoty w punkcie trzecim, kwoty 5000 i przeniesienie jej do dodanego dodatkowo punktu 6 o treści wspieranie zatrudnienia socjalnego przez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej i klubów integracji społecznej 5000. To, co zostało zdjęte, dodane w tym punkcie. Pozostałe zapisy projektu nie ulegają zmianie. Znaczy, w uzupełnieniu powiem tak, że do tej pory nie mieliśmy z takim zjawiskiem jak zatrudnienie socjalne osób z terenu gminy Rabka-Zdrój, ale taki zapis zgodnie z ustawą powinien się znaleźć, więc się znalazł. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma pytania w sprawie? Pan Robert, proszę bardzo. Ja wczoraj co prawda dziękowałem tu przedstawicielom tej komisji odnośnie problemu rozwiązywania problemów alkoholowych za wsparcie w projekcie remontu albo nawet kapitalnego remontu dwóch boisk do siatkówki na terenie naszego parku. Bardzo jakby powiedzieć chciałem podziękować tu Państwu za zrozumienie i przyczynienie się, wsparcie kwotą finansową dość znaczną tego projektu i jeszcze raz dziękuję w imieniu swoim i kolegów, którzy po prostu prowadzą tam zajęcia, zobowiązali się, że w ramach tej profilaktyki będą rzeczywiście pracować z młodzieżą przez, jak powiedzieć, wprowadzanie pewnych elementów związanych z tym, co Państwo tu w tych założeniach macie. Dziękuję bardzo jeszcze raz. No, jest nam miło, że zauważył Pan Radny. Rzeczywiście w programie na ten rok takiego zapisu nie było, ale w momencie, kiedy zmienialiśmy program w kwietniu tego roku, dodaliśmy taki zapis współfinansowanie obiektów remontu, nie budowy, obiektów sportowych. No i to Państwo zaakceptowaliście na nasz wniosek, a my na Waszą prośbę. Burmistrz się z tym zgodził i zgodziła się Pani Skarbnik, więc wszystko jest. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Chciałam powiedzieć, że na wczorajszej Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji opinia została pozytywnie zaakceptowana. Jednogłośnie. Dziękuję. Dziękuję Pani Przewodniczącej. Dziękuję Pani bardzo za sprawozdanie. Głosujemy. Aha, dobrze, to jeszcze chwilkę. Będziemy głosować podpunkt trzeci w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2023. I to już jest ten projekt uchwały po zmianach, które zostały naniesione na nim. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się? Dziękuję Państwu za głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych, 11 głosów za przyjęciem projektu uchwały. Projekt uchwały przechodzi do realizacji. Dziękuję Państwu za głosowanie. My również dziękujemy. Dziękujemy. Podpunkt czwarty punktu trzeciego w sprawie zmian w budżecie gminy Rabka-Zdrój na rok 2022. I tutaj Panią Skarbnik poproszę o przedstawienie zmian. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, projekt uchwały dotyczący zmian w budżecie gminy na 2022 rok zakłada zmiany po stronie dochodów
poprzez wprowadzenie jeszcze do budżetu zwiększenia subwencji oświatowej, zwiększenie otrzymaliśmy od Ministerstwa Finansów. Jest to kwota 26 680 zł. Jest to po stronie i dochodowej, i po stronie wydatkowej. Zwiększamy dochody z wpływów z dzierżaw i z odsetek od dzierżaw, kwota 24 000. Zwiększamy plan opłaty uzdrowiskowej o kwotę 100 000 zł. Zwiększamy wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 70 000 zł, a zmniejszamy wpływy z podatku od spadków i darowizn kwotę 70 000 zł. Jeżeli chodzi o zmiany w dochodach majątkowych, to wprowadzamy do budżetu dochody majątkowe w wysokości 117 838 zł z przeznaczeniem na zadanie dokumentacja przebudowy ulicy Poniatowskiego. Są to środki, które wpłynęły z rachunku wydatków niewygasających, były na rachunku środków do końca czerwca. W lipcu trafiły z powrotem do budżetu, teraz zostają przeznaczone na to zadanie. Jeżeli chodzi jeszcze o zmiany w wydatkach, oprócz tych, których już tutaj powiedziałam, to zwiększamy środki na zadaniu przebudowa drogi do Leśniczówki, kwota 50 000 zł. Uaktualniamy plan w placówkach oświatowych i w Ośrodku Pomocy Społecznej. W związku z tym, że jest końcówka roku, środki, które nie zostaną już wykorzystane w tym roku, ściągamy w tych placówkach, a przeznaczamy je na odśnieżanie miasta. I na ten cel, na odśnieżanie miasta, w tym projekcie uchwały jest zaplanowana kwota 286 000 zł. Jest to w rozdziale 903. Pozostałe zmiany jeszcze w wydatkach to w dziale 901 gospodarka ściekowa. Zmniejszamy wydatki majątkowe o kwotę 350 000 zł. Jest to zmniejszenie środków na zadaniu kanalizacja ulica Boczna Zakopiańska. Zadanie w tym roku nie było realizowane, jest zaplanowane w projekcie budżetu na 2023. Takie zmiany w budżecie. Dziękuję. Jeżeli są jakieś pytania, będę odpowiadać. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma pytanie do Pani Skarbnik? Pan Paweł? 117. Proszę zobaczyć na załącznik. Tak, to jest na dokumentację. To były środki, które już mieliśmy zaplanowane też w budżecie 2021. Nie doszło też do realizacji, bo to się przeciągało ze względu na różne uzgodnienia. Podejmowaliście Państwo pod koniec 2021 taką uchwałę o wydatkach niewygasających i miało się to zrealizować do końca czerwca. Ale niestety też były jakieś tam utrudnienia z uzyskaniem wszystkich pozwoleń, dlatego musiały trafić do budżetu i teraz zostają wprowadzone. Wypłacimy tą dokumentację, więc dokumentacja już będzie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze jakieś pytania? Pan Rafał? Ja tylko chciałem nadmienić, teraz jest nieobecna Pani Przewodnicząca wczorajszej Komisji Budżetowej i że opinia była pozytywna wczoraj co do tej uchwały. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej pytań. Głosujemy pod punkt 4 w sprawie zmian w budżecie gminy Rabka-Zdrój na rok 2022. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się? W głosowaniu wzięło udział 11 radnych, 8 głosów za, 3 głosy wstrzymujące się. Projekt numer 104 w sprawie zmian w budżecie gminy Rabka-Zdrój przychodzi do realizacji. Dziękuję bardzo. Podpunkt 5 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rabka-Zdrój. Nie wiem, czy tutaj... Przewodniczący, jeżeli mogę, żeby na to zwrócić uwagę tylko w tych zmianach w wieloletniej prognozie finansowej. Mówiłam o tym już wczoraj na komisji, więc załącznik numer 1 jest tylko doszczegółowieniem, żeby były dane zgodne z budżetem. Natomiast w załączniku numer 2 chcę zwrócić Państwu uwagę, jest wprowadzone nowe przedsięwzięcie w wydatkach bieżących. Jest to pod pozycją 1.3.1.72. Jest to przedsięwzięcie wypłata odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości położonej w Rabce-Zdroju przy ulicy Słowackiego 1, tak zwana ćwiczeniówka. Limit na to wydatków, który musimy zaplanować, to jest 460 tysięcy. Wypłata będzie w 2023 roku, dlatego jest to wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej. No i to będzie miało tak również jeszcze wpływ na nasz projekt budżetu, który już został przygotowany na 2023, bo będziemy musieli zabezpieczyć środki. Dziękuję.
Dziękuję pani skarbnik. Pan Rafał tutaj... Tak samo jak poprzedni projekt, projekt zmiany WPF-u też uzyskał pozytywną opinię. Dziękuję bardzo. Ktoś z państwa ma jeszcze jakieś pytanie? Nie widzę. Wobec tego głosujemy projekt uchwały zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rabka-Zdrój. To jest projekt numer 105. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję państwu za głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych. 8 głosów za przyjęciem projektu uchwały, 3 głosy wstrzymujące się. Projekt uchwały wchodzi do realizacji. Tym sposobem zamykamy punkt 3 porządku obrad, czyli podjęcie uchwały na wniosek burmistrza Rabki-Zdroju. Punkt 4. Poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Nie widzę. Punkt 5. Interpelacje i zapytania radnych. Może tradycyjnie zaczniemy teraz od tej strony. Pan Rafał, proszę bardzo. Dziękuję. Ja mam tylko jedno takie krótki wniosek. Zwracam się ponownie z wnioskiem o uwzględnienie w przyszłorocznym budżecie gminy remontu ulicy Bocznej Poniatowskiego od numeru 70. Chciałbym nadmienić, że ta ulica jest w stanie tragicznym, nadająca się do użytkowania zarówno przez pieszych, jak i zmotoryzowanych. I jeszcze w załączniku tutaj dołączam pismo mieszkańców, którzy się podpisali wszyscy i oni też takie pismo złożyli już na dziennik podawczy, ale tutaj do mnie też dali na temat tej drogi, na temat korespondencji, na temat tej ulicy. I to wszystko. Dziękuję bardzo. Pan Jacek, nie. Pan Marek, poproszę bardzo. Panie burmistrzu, ja bym chciał poruszyć kwestię Bocznej drugiej Kasprowicza. Zwrócili się tam do pana mieszkańcy, do mnie też się właśnie w ostatnim czasie zwrócili, ponieważ w tej sprawie nic nie zostało zrobione. A z tego co wiemy, tam no, mieszkają ludzie starsi i niestety niektóre osoby nawet nie są w stanie dotrzeć do miasta. Taksówkarze też tam odmawiają w tym momencie wyjazdu, ogólnie nawet z zakupami i tak dalej, na teren tej Bocznej drugiej Kasprowicza, przypominam. Niestety stan tej drogi no, jest bardzo fatalny i prosiłbym też o szybką interwencję i zabezpieczenie też tymi barierami ochronnymi, bo grozi tam stoczenie się, załóżmy, auta w lewą stronę przy wyjeżdżaniu. No, jest odcinek dość stromy, no, teren też prawdopodobnie jest osuwiskowy, także bardzo bym prosił w trybie pilnym, żeby pomóc tym starszym głównie osobom jakoś funkcjonować, bo nawet jakąś tam wizytę jeszcze raz, bo tam byli, tam była właśnie i no niestety do tej pory nic w tej sprawie nie było zrobione. No, mam informacje od mieszkańców, więc tutaj przedstawiam ten problem. I to tyle, dziękuję. Dziękuję pan Jan. Dobrze, dziękuję bardzo. Pani Dorota, pan Robert. Chciałem tylko w imieniu kolegi pana Skowrona wszystkim złożyć serdeczne życzenia. Nie może być obecny, jest po operacji stawu biodrowego i tu dla pana burmistrza, dla pani burmistrzowej również życzenia świąteczne, bo mówi tak, że może na nowy rok się wybierze jeszcze na tą, ale żeby złożyć w jego imieniu, prosił mnie. Więc wszystkim jeszcze raz składam serdeczne życzenia zdrowych, spokojnych świąt w imieniu pana Skowrona. Dziękujemy. Pan Paweł. Związane z oświetleniem świątecznym. Chciałbym się dowiedzieć, bo mieszkańcy też pytają, jak będzie to oświetlenie wyglądało, czy tak jak w tej chwili jest, czy będzie coś jeszcze zamontowane. Później jeszcze mam takie pytanie, bo tam został znak na ulicy Pocztowej, że jest droga bez przejazdu. No, należałoby ten znak chyba usunąć, bo droga jest przejazdem już po remoncie, więc ten znak już tam jest niepotrzebny. I miałbym prośbę też o odśnieżenie tego placu tam koło basenu na Słonym. Tam są ławki, tam są miejsca, gdzie
jednak przyjeżdża sporo osób i oni idą tym szlakiem czarnym na Maciejową i czasami chcą tam przysiąść, odpocząć czy przygotować się do takiej wycieczki. I tą drogę, która też biegnie na Maciejową, ten czarny szlak też, żeby można było bardziej się przyłożyć do tego ośnieżenia tej drogi. No, tam mieszkańcy też narzekają. Tyle z mojej strony. Dziękuję. Pani Aleksandra? Dziękuję. Dziękuję. Pan Darek? Dariusz, przepraszam. Panie burmistrzu, mam pytanie takie. Składałem ponad miesiąc temu pismo w sprawie udrożnienia tej drogi Kielińskiego i to ładnie, pięknie było odpisane, a postępów do tej pory nie widać. Święta się zbliżają już tuż. No i co, będziemy mieć całą Rabkę zakorkowaną. Tyle z mojej strony. I o posypywanie, nie wiem gdzie, kto będzie zgłaszał w ulicy Kielińskiej, bo jak popadało ostatnio intensywnie, to auta stały pod górę, a mamy jeden dojazd Kielińskiego, jeden ze strony Sądeckiej. Dziękuję bardzo. I zaniedbana droga. Czy pan burmistrz będzie się chciał czegoś odnieść? To poproszę. To już tak, to już jest koniec. Aha, a przepraszam, pan Piotr jeszcze. Ja tylko złożę wniosek pisemny o montaż progów zwalniających na ulicy Nowy Świat w okolicy ulicy Cichej. Dziękuję bardzo. I już chyba wszyscy i wszystkie. Dzisiaj też. Poproszę panie burmistrz. Może zacznę od końca. Jeżeli chodzi o próg zwalniający, to ostatnie zebranie, które było też na Poniatowskiego, tam ludzie byli znowu przeciwni progom, bo była taka dyskusja. Więc to jest tak, najpierw żeby drogę wyremontować, a później żeby progi powstawiać. No, ale jeżeli jest taki wniosek, to na pewno dokonamy analizy i musimy to z udziałem policji i dopiero wtedy ewentualnie będzie decyzja co do tego. Na pewno będzie to przeanalizowane. To, o czym pan Dariusz mówił o ulicy Kielińskiego, powiem tak, że było spotkanie u starosty, zarządzanie kryzysowe związane właśnie z zimą i prosiliśmy, jako że jest to droga powiatowa, prosiliśmy dyrektora powiatowego zarządu dróg, że w zasadzie od strony Zakopianki to jest nasza droga dojazdowa do Rabki i zadeklarował, że będzie ona utrzymywana, że będą na nią patrzeć, żeby mieć, żeby można było przejechać. Natomiast no my im kazać nie możemy. No, prosić możemy rozmawiać, chyba że im dołożymy pieniędzy, no to wtedy to jeszcze inaczej wygląda. Natomiast zadeklarował dyrektor, że będą o tą drogę dbać i że będą ją odpowiednio utrzymywać. Jeżeli chodzi o ten znak na ulicy Pocztowej, jeżeli faktycznie tam został, to jak najbardziej tego usuniemy. Co do tego odśnieżania przy basenie, no mam nadzieję, że tam jak byłaby droga i ten parking, to by to załatwiło sprawę. Natomiast na dzień dzisiejszy to jest tak, jak Państwo wiecie, tam część jest własnością gminy, część jest własnością prywatną, część jest własnością wód i miejmy nadzieję, że gdyby się udało tą drogę tam docelowo zrobić, to wreszcie by to wszystko uregulowało i wtedy moglibyśmy, bo na pewno żeście Państwo też widzieli, tam są tablice, że to jest prywatne, bo tam część poza tą drogę w kierunku rzeki jest własnością faktycznie jeszcze prywatną. Co do oświetlenia świątecznego, były między innymi też prośby, żebyśmy na okres teraz świąt i Nowego Roku przynajmniej tą część tutaj, czyli ulicę Chopina, Orkana i tutaj właśnie ten kawałek wzdłuż parku, czyli ulicy Parkowej, żebyśmy zostawili przynajmniej do Trzech Króli oświetlenie, że tak powiem całodobowe, no całodobowe, dużo powiedziane, całonocne. Jeżeli Państwo też uważacie, że zrobić należy tak, to jak najbardziej to uruchomimy, bo część jednak gości jednak do Rabki przyjeżdża. Ostatnio też było pytanie, jakie to są oszczędności. Więc dziennie na tym, co wyłączamy, to jest 1150 zł, czyli miesięcznie 34 tysiące. To, co wyłączamy, to oświetlenie, to są takie wielkości. Ale jesteście Państwo za tym, żeby w tym okresie świąteczno-noworocznym tą część tu uruchomić, przynajmniej tą część. No, pani skarbnik, no, ja też jestem za tym, żebyśmy chronili kasę,
ale jednak trochę tych ludzi, no mimo wszystko też tu przyjeżdża i myślę, że powinniśmy chociaż tej części. Tak, 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 tak. Ja już jako mieszkanka Rabki to widzę, że o godzinie już tam 18-19 to już praktycznie mało kto chodzi po tej Rabce, tak naprawdę. To słuchajcie Państwo. Tylko, ale mówimy o świetnym świątecznym? Świątecznym, nie ulicznym. Na tych, na tych. Ale Pan nie mówił o ulicznym, tylko o świątecznym. Wiem. O świątecznym, tak. To jest czy tylko oświetlenie takie kolorowe? Nie. Teraz mówię o oświetleniu ulicznym. Ulicznym. Ale o oświetleniu świątecznym. No nie będzie. Świątecznego nie będzie. Oświetlenie świąteczne jest piętne w ulicznym. Tak, tak jest zrobione. Tak jest zrobione. Jest pięte do tego. W zamian na przykład za oświetlenie uliczne, czy można byłoby uruchomić właśnie oświetlenie to świąteczne, bo to też jednak podświetla. No właśnie. Nie da się rady tak. No ale na ten okres, kiedy jest świeci się, nie? Czyli przerabianie całej instalacji elektrycznej? Nie, wypiąć, wystarczy wypiąć, może się mylę, ale nie, wypiąć no jeden ale przewód, no nie, który idzie do góry, do żarówki. Oświetlenie uliczne świeci do godziny 12, jak 24, tak? Czyli świąteczne by też mogło świecić do 24. Może tak, ja no i ostatnio była jeszcze kwestia. Tak. Nie, to tamtego, tamtego żeśmy nie brali pod uwagę, powiem szczerze, innego jeszcze. No nie, bo mieszkańcy pytają, czy nie będzie Rabka oświetlona. No. No jest parę tych, tych świątecznych. Tak. Montaż i demontaż, tak. Tyle to jest. 63 tysiące w tamtym roku. Wracając jeszcze do tego, o czym pan Marek mówił. Ja wiem, że tam komisja była na tej kasprowicza bocznej, ale sprawdzę, jakie tam wnioski są po tym, bo powiem szczerze, że nie wiem. Tutaj jedna z mieszkanek, no taka pani właśnie się zgłosiła do mnie w tej sprawie i mówiła, że byli właśnie w urzędzie. Nie, bo ten podjazd tam do góry to jest, jest fatalny i dlatego tam nawet ze śmieciami ciężko im wyjechać i muszą mieszkańcy znosić, a droga jest tak charakterystyczna, że tam większość osób naprawdę starszych mieszka i mają duży problem. Raz tam nawet karetka nie mogła wyjechać i znosili z tego, z informacji od tej pani, znosili na noszach w dół do karetki. No tak, tak niestety sprawa wygląda. Dobrze, dziękuję. Natomiast co do tej ulicy Poniatowskiego, o której tu pan Rafał mówił, to powiem tak, że jeżeli było to składane we wnioskach, to zobaczymy właśnie, jakie tam były oczekiwania mieszkańców, czego dotyczył ten remont, bo tam było, że oni chyba część chcieli pokryć, tak? Dobrze pamiętam? Najgorszy jest ten odcinek początkowy, tam jest właśnie mieszkańcy, a tam są same płyty i z tych płyt już wystają pręty. Pręty i studzienki są też tam. Tak, bo oni tam deklarowali też jakąś własną pracę, z tego co pamiętam, ci mieszkańcy. Dziękuję bardzo. Burmistrzu, ja mam pytanie, jeszcze jedno, zapomniałem sobie, co z tą ulicą Zarabą, bo ponoć została zamknięta znowu. Ja przecież z tym właścicielem ponoć miała być otwarta. Tak, miała wczoraj być otwarta i wiem, że zostały przygotowane pewne rozwiązania jako tymczasowe. Mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj się z tym panem spotkamy i że, no i że będzie przejezdna, mówiąc krótko tam. Nie, właśnie tam była kwestia taka, że pan zgłaszał, że jeżdżą tam wszyscy, tak nie powinno być. Natomiast chcemy zaproponować właśnie takie rozwiązanie, żeby było dla mieszkańców, którzy tam mieszkają po prostu i liczymy na to, że to rozwiąże. Panie Darku, no nie dyskutuję. Pan ten twierdzi tak, że jednak, że tam jeżdżą ludzie. No i zobaczymy. Spróbujemy się porozumieć. Zobaczymy. To co masz do nie złożyć? Czy składasz ty najpierw? A... Dobra. To złożę. Dobrze, jeszcze. A nie, życzenia można złożyć. Mieszkańcom, to prawda.
Dobrze, proszę, proszę Państwa, czy jeszcze jakieś zapytania, interpelacje? To wiem. Dobrze, pan burmistrz. Zgłaszam się dlatego, szanowni państwo, że chciałem wam jako radnym, ale również naszym mieszkańcom złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowych, wesołych, spokojnych świąt, żebyście państwo odpoczęli, szczęśliwego nowego roku i żeby nowy rok był bardziej przewidywalny niż ten. Oby się spełniło. Dziękujemy, dziękujemy bardzo panie burmistrzu. Ja również tutaj chciałem się dołączyć do życzeń dla nas jako radnych, dla mieszkańców. Dużo zdrowia, dużo spokoju i żeby ten nadchodzący rok nie był gorszy, a był lepszy. Także dla obsługi jak najbardziej. Dla wszystkich pracowników to tak samo i mieszkańcy. Dziękuję bardzo. Punkt piąty, interpelacje, zapytania radnych mamy za sobą. Wobec tego po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad zamykam 60. sesję 8. kadencji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w dniu 21 grudnia 2022 roku. Dziękuję bardzo. Poprosiłbym radnych jeszcze o to, żeby na chwileczkę zostali. Dosłownie 5 minut, dobrze?